Dzień dobry. Zapraszam Państwa na webinarium, którego tematem są nowe rekomendacje i metody dotyczące porównania profili uwalniania. Podczas webinarium przedstawię rozwiązania opracowane przez Statsoft Polska dla przemysłu farmaceutycznego. Następnie omówię nowe rekomendacje, metody i przykłady związane z porównaniem profili uwalniania. A na koniec zaprezentuję program, który może być wykorzystany do oceny profili uwalniania. Statsoft Polska dla branży farmaceutycznej. Statsoft posiada ponad 25-letnie doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym. W 2019 roku Statsoft Polska i Statsoft Europe połączyły swoje siły, aby zapewnić kompleksową ofertę związaną z zaawansowanymi analizami i raportowaniem, wspólny potencjał zespołów w Krakowie i Hamburgu, bogate doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań TIPCO i aplikacje przeznaczone do modelowania predykcyjnego i uczenia maszynowego. Oferta. Opracowujemy i wdrażamy systemy gromadzenia, przechowywania, udostępniania i analizowania danych. Wspieramy użytkownika na wszystkich etapach realizacji projektów analitycznych związanych z analizą danych. Dostarczamy i dostosowujemy program Statistika do potrzeb użytkownika oraz oferujemy szeroki zakres szkoleń z oprogramowania Statistika, jak i Data Science. Dla branży farmaceutycznej Statsoft Polska opracował dodatki, które ułatwiają analizę statystyczną i raportowanie w różnych obszarach GXP. Między innymi monitorowanie jakości produktu, które wykorzystywane jest do oceny procesu technologicznego podczas przeglądu jakości produktu lub bieżącej weryfikacji procesu. Walidacja procesu służąca do oceny serii walidacyjnych i ich równoważności. Monitoring środowiska wykorzystywany do oceny danych fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych zbieranych w pomieszczeniach czystych i instalacjach. Porównanie profili uwalniania przy użyciu różnych metod zależnych i niezależnych od modelu. Badanie biegłości stosowane w celu oceny biegłości laboratorium w oparciu o badania międzylaboratoryjne. Wyznaczanie niepewności pomiaru przy użyciu modelu teoretycznego. Walidacja metod analitycznych zgodnie z rekomendacjami ICH. I ocena stabilności produktu z wyznaczeniem okresu przechowywania na podstawie badań długoterminowych i krótkoterminowych, jak również identyfikacja trendów podczas badań ciągłych. Niektóre dodatki analityczne zostały rozbudowane o bazę danych służącą do gromadzenia i przechowywania danych z identyfikacją nietypowych trendów w czasie rzeczywistym. Statsoft tworzy również zaawansowane, złożone systemy bazodanowe, które umożliwiają zbieranie, analizowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji związanych z monitorowaniem jakości produktów, badaniami stabilności lub monitorowaniem środowiska wytwarzania. W 2020 roku przy wsparciu funduszy unijnych Statsoft Polska opracował system integrujący wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od badań i rozwoju, poprzez walidację procesu i weryfikację bieżącego procesu podczas rutynowej produkcji. System przeznaczony jest dla działów badawczo-rozwojowych, które zainteresowane są wdrażaniem podejścia QBD, jak również dla działów zapewnienia jakości, które chcą monitorować proces w czasie rzeczywistym z wykrywaniem niekorzystnych trendów oraz dla działów technologicznych zajmujących się poprawą efektywności procesów produkcyjnych. Porównanie profili uwalniania. Uwolnienie substancji czynnej jest pierwszym procesem zachodzącym w organizmie po podaniu stałej, doustnej formy leku, który determinuje stopień wchłaniania, dostępność biologiczną i działanie produktu leczniczego. Jest to proces fizyczny, który może być badany w warunkach laboratoryjnych in vitro. Podstawowe rekomendacje dotyczące metod i zasad porównywania profili uwalniania in vitro zdefiniowane zostały w dokumentach wydawanych przez poszczególne urzędy regulujące wytwarzanie produktów leczniczych, w tym przez Europejską Agencję, Amerykańską czy też Światową Organizację Zdrowia. Ostatnio Europejska Agencja wydała zalecenia dotyczące metodologii statystycznej, która powinna być stosowana w ocenie porównawczej cech jakościowych, w tym ocenie podobieństwa profili uwalniania,
także zalecenia odnośnie metodologii Bootstrap. Webinarium przedstawia nowe rekomendacje Europejskiej Agencji, jak i metody, które zostały zaproponowane w celu porównania profili uwalniania. Zwłaszcza w przypadkach, gdy kryteria stosowalności standardowej procedury współczynnika podobieństwa F2 nie są spełnione. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji, przed przystąpieniem do analizy porównawczej cech jakościowych, w tym profili uwalniania, powinny być zdefiniowane warunki podobieństwa. Obejmują one w przypadku porównania profili uwalniania porównanie wartości średnich w poszczególnych punktach czasowych z rekomendowaną różnicą nie większą niż 10%, podobieństwo zróżnicowania wyników w poszczególnych punktach czasowych z dopuszczalną mniejszą zmiennością dla produktu badanego oraz zbliżony kształt krzywej uwalniania. No, rysunek przedstawia porównanie profili uwalniania, które nie spełniają warunków podobieństwa Europejskiej Agencji, przynajmniej wizualnie. Jak zatem zdefiniować kryteria dla warunków podobieństwa, tak aby spełnić oczekiwania Europejskiej Agencji? Kryterium podobieństwa profili uwalniania powinno uwzględniać określone wcześniej warunki podobieństwa, jak również spełniać zasady statystycznej poprawności, co prowadzi do sformułowania hipotezy statystycznej o równoważności profili uwalniania. Hipoteza zerowa zakłada, że profile uwalniania nie są podobne, natomiast hipoteza alternatywna mówi, że profile obu produktów są podobne. Cel badania jest więc określony w hipotezie alternatywnej. Podczas testowania hipotezy statystycznej istotna jest też znajomość prawdopodobieństwa podjęcia błędnej decyzji o podobieństwie profili i jest to błąd pierwszego rodzaju, ryzyko pacjenta. Jak również ważne jest też prawdopodobieństwo podjęcia błędnej decyzji o braku podobieństwa profili, czyli błąd drugiego rodzaju, ryzyko wytwórcy. Według rekomendacji Europejskiej Agencji wybór metody, jak i kryterium podobieństwa muszą być podyktowane minimalizacją ryzyka podjęcia fałszywie pozytywnej decyzji o podobieństwie profili uwalniania. Metody wykorzystywane w ocenie profili uwalniania można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza grupa to metody niezależne od teoretycznego modelu uwalniania, do których należą np. współczynnik podobieństwa F2, czy też metoda wieloczynnikowej odległości statystycznej, będące miarą odległości między wynikami uwalniania. Druga grupa to metody zależne od modelu, opierające się na dopasowaniu krzywej teoretycznej, np. krzywej Weibulla, do wyników uwalniania i ocenie odległości między parametrami modelu. Metody te posiadają jednak ograniczenia, zwłaszcza w przypadkach dużej zmienności wyników uwalniania. W dalszej części webinarium przedstawione zostaną trzy nowe metody, które mogą być zastosowane w sytuacji, gdy standardowe procedury nie mogą być wykorzystane do oceny podobieństwa profili uwalniania. I są to metoda Bootstrap, metoda T kwadrat EQ i metoda maksymalnej odległości Dmax. Omawianie tych metod zaczniemy jednak od omówienia standardowej, najczęściej wykorzystywanej metody współczynnika podobieństwa F2. Zasada. Metoda czynnika podobieństwa F2 polega na wyznaczeniu uśrednionej odległości między wartościami średnimi produktu referencyjnego i produktu badanego. Jednak stosowanie tej procedury jest ograniczone do przypadków, które powinny spełniać następujące warunki. Powinny być minimum 3 punkty czasowe, nie licząc zera. Powinny być te same punkty czasowe między produktem badanym a referencyjnym. Minimum 12 indywidualnych obserwacji dla każdego punktu czasowego. I nie więcej niż jedna wartość średnia powyżej 85% dla któregokolwiek według Europejskiej Agencji, dla każdego według amerykańskiej i dla produktu referencyjnego według Światowej Organizacji Zdrowia. Względne odchylenie standardowe powinno być mniejsze niż 20% dla punktów czasowych poniżej 10 minut i poniżej 10% dla kolejnych punktów czasowych. Procedura obejmuje odrzucenie punktów czasowych według reguł europejskiej, amerykańskiej czy też według Światowej Organizacji Zdrowia, wyznaczenie wartości średniej uwalniania w punktach czasowych dla produktu referencyjnego i badanego oraz kwadratów różnic między wartościami średnimi. Następnie wyznaczenie sumy kwadratów różnic oraz wyliczenie wartości
współczynnika F2. No, warto tutaj zauważyć, że wartość tego czynnika F2 jest wrażliwa na sposób odrzucania punktów czasowych dla wartości uwalniania powyżej 85%. Kryterium podobieństwa. Współczynnik F2 przyjmuje wartość 100, jeżeli profile są identyczne i maleje wykładniczo wraz ze wzrostem różnicy między profilami uwalniania. Profile uwalniania można uznać za podobne, jeżeli wartość współczynnika F2 jest większa od 50, co odpowiada różnicy między wartościami średnimi na poziomie 10% w każdym punkcie czasowym. Zalety i wady. Metoda uwzględnia porównanie wartości średnich, ale nie uwzględnia zmienności w i między punktami czasowymi, ani też różnic w kształcie krzywej uwalniania. No, nie spełnia też kryteriów poprawności statystycznej, czyli kontroli błędu pierwszego rodzaju. No, jest jednak prosta obliczeniowo, uznana przez agencję i stosowana powszechnie, no, oraz posiada jednoznaczne kryteria akceptacji. Pomimo tych zastrzeżeń co do poprawności statystycznej, no, przeprowadzone badania symulacyjne wskazują na dużą efektywność wykrywania różnic między profilami, które przekraczają 10%, pod warunkiem, że warunki stosowalności metody są spełnione. W odniesieniu przede wszystkim do rozrzutu w punktach czasowych. Natomiast jeżeli warunki nie są spełnione, procedura staje się nieefektywna. I w takich przypadkach Europejska Agencja rekomenduje zastosowanie metody Bootstrap.